Nie wiem dlaczego, ale amerykańskie motele zawsze kojarzyły mi się z czymś nieprzyjemnym i powodowały u mnie lekki niepokój. Może to być spowodowane tym, że różne filmy przedstawiały te miejsca w negatywnym świetle, bo oczywiście mafie musiały ubijać tam swoje interesy, a seryjni zabójcy korzystali z tych miejsc jako przystanek na ich trasie. I właśnie ten drugi scenariusz się dzisiaj spełni. Poczęstem Dizowskiego to jest Northbury Grove King's Comfort, gra, w której obudzimy się po mocno zakrapianej imprezie w motelu, bez kluczyków do samochodu, bez portfela i bez świadomości tego, gdzie znajdują się nasi znajomi. Więc będziemy musieli ich poszukać, mając jednocześnie nadzieję, że sami nie znikniemy. Sama gra jest prawdopodobnie jedną z kilku w serii Northbury Grove, więc prawdopodobnie nagram dla was coś podobnego w najbliższym czasie. Ale nie będę tego zbędnie przedłużał, dlatego jeżeli chcecie więcej horrorków, to wdobnijcie do 10 tysięcy łapaczek w górę pod tym filmem. Taktyczny bekon polecam zostawić w komentarzach pod odcinkiem. A teraz zobaczmy, czy uda nam się dowiedzieć, co działo się zeszłej nocy albo przez ostatni tydzień. Ja tylko mam nadzieję, że to będzie szybka śmierć. Zobaczcie, to jest takie typowe miejsce oddalone od cywilizacji, do którego docierają takie podstawowe media jak prąd czy woda. No ale jesteśmy 3 mile wzdłuż drogi od jakiegoś kampusu albo obozu. Ten motel wygląda jak taki typowy motel, w którym tam pod dwójką ktoś właśnie ubija targu, tam gdzieś pod trójką kogoś zamordowano, pod czwórką jest jakaś babcia, która mieszka tutaj od nie wiadomo ilu i już od dawna nie płaci czynszu. Ale oto nasza szóstka. O dziwo, jest czysto. Tutaj widzę, że ktoś jadł zupkę. Więc uznajemy, że nazywamy się Krzysiu. Użyj telefonu w głównym biurze. Jak... od jak dawna mnie nie było? Connor i Crystal powinni już dawno wrócić tutaj z Grace. Jak dawno mnie nie było? Kurczę, musiałem naprawdę mocno zabić w ten dzień. Mamy latarkę, oczywiście to jest rzecz, z którą każdy się budzi w motelu, bo jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj wysiądą po prostu korki. No dobra, to spróbujmy skorzystać z telefonu, by dowiedzieć się, gdzie są wszyscy. Tak sprawdzam tylko, czy mogę do każdego wyjść. Wiem, że to jest takie dziwne, że pierwsze co robię, to sprawdzam, czy mogę wejść do kogoś do pokoju. Ale z tego co widzę, to nikogo w pobliżu nie ma. A wszystkie domki wyglądają bardzo podobnie. Ten van mi się nie podoba, to jest taki van. A nie, dobra, ten van jest spoko, bo tutaj jeszcze powinny być takie przyciemnane szyby i wtedy byłoby wiadomo, że coś jest z nim nie tak. Ale co to jest? Czy to jest trzyosobowy rakietowy motocykl? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A gdzie jest w ogóle to główne biuro? Czy to jest właśnie tam? To jest taki osobny budynek? Czy nie? Chyba to jest to. Tylko jak ja mam tam niby wejść? Tu coś z tyłu jest? Nie, to jest wejście na basen? Ta muzyka. Ona sugeruje, że coś się dzieje strasznego, a ja najgorsze nie wiem jeszcze co. To jest zamknięte. O nie. Dobra, to może jednak sauna na początek, ponieważ tutaj raczej żaden zabójca nie będzie mnie szukał. Dobra, nie, ja muszę to sprawdzić, ja muszę szybko dowiedzieć się, o co chodzi. Bo ta muzyka nie jest tutaj bez przyczyny, prawda? Nie, to autor gry się z nami po prostu bawi, dobra, idę dalej szukać tego miejsca, do którego mamy dotrzeć. Robię to kompletnie na odwrót. Dobra, wiecie co, idę sprawdzić ten budynek w tym miejscu, bo to musi być to biuro. Ciepłe jedzenie, tawerna bardów. Drzwi są otwarte, ale mogę spróbować je otworzyć pod warunkiem, że znajdę coś, czym będę mógł je podważyć. Oczywiście, standardowego łomu szukamy. O! Tutaj były klucze cały czas, ja o tym nie wiedziałem, więc mogę teraz każdego odwiedzić. Cygaretów raczej nie będziemy teraz palić. Dobra, no to uznajmy, że to są jakieś szyldy protestujących ludzi. Nie wszędzie możemy oczywiście wejść, ale tu w tym pokoju chyba nic nie ma. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Ale te świeczki są naprawdę niebezpieczne. Dobrze. Ja może skupię się na swoim zadaniu, jeszcze mi przestraszy horror, który leci w telewizji, w grze, która jest horrorem. I tak po kolei będę musiał szukać miejsc, w których może uda mi się znaleźć coś, czym podważę tamte drzwi. Halo.
Nie wiem, jak to jest możliwe, ale kiedy ja przed chwilą chodziłem, to we wszystkich pokojach było raczej spokojnie, cicho. To jest to, o czym myślę? Chyba tak, ale tego słowa na YouTubie raczej wypowiedzieć nie mogę, przykro mi. W każdym razie lepiej, żebym się stąd zmywał, bo nieważne jaki seryjny zabójca gdzieś tutaj na nas czeka, osoby, które są właścicielami tego sprzętu, są o wiele groźniejsze. Dalej. Czy to jest moje łóżko? Nie, ale wygląda tak samo. To jest praktycznie identyczny pokój jak mój. No, wszystkie są tak naprawdę identyczne, tylko... Chodzi o to, że... Wszystko tu jest takie samo. Ale odnalezienie czegoś dla mnie nie będzie... chyba problemem. Możemy w końcu coś dostać? Na pewno na samym końcu dopiero coś będzie. Tu musiało być ciekawie. Zabawa w tym miejscu zakończyła się z nieznanych przyczyn. Mamy kolejne klucze. No dobra, no to spróbujemy dotrzeć do tego miejsca, gdzie jest basen. I może tam będzie to, czego szukam. Gdybym od razu znalazł klucze, to wszystko byłoby takie proste. Ale nie. Zajęte. Zabieram to ze sobą. To jest ciało. Martwe ciało. Jest ugotowane. Zaraz się zżygam. Stary, widziałem gorsze rzeczy w tych grach. To jest tylko takie... O kurcze, ugotował się. Ale przynajmniej zdrowo, bo na parze. Nie wiem, czy to jest dobry moment, by od razu tutaj przechodzić, czy najpierw wsadzić resztę pokojów. Ale dobra. Spróbuję. Spróbuj dostać się do biura. No to standardowo. Pewnie kolejny zestaw kluczy będzie mi potrzebny. Proszę bardzo. Jak na zawołanie. I akurat są klucze. Te klucze odwożą resztę pokoików. No dobra. To... Tu ktoś jest. Tu ktoś jest. Cześć. No co, spotykamy się zaraz, jak sobie wychodzę, tak? No dobra, no, no. No cześć. No cześć. To jest teraz problem. Ponieważ on jest szybki. Ja chyba będę musiał go mocno wykolegować. Czy tutaj przejdziesz? Przejdziesz oczywiście, bez większych problemów. Już widzę, jak lata po tych małych pokoikach z tym kolesiem na moich plecach, który właśnie zniknął. Wysoka trawa tutaj była, jak dobrze pamiętam, i może mi się krzywda zaraz stać. A wiecie co, chyba jak najszybciej przyjdę do tych pokoików, bo zaraz czuję, że mnie zadziga. Na razie jest spokój. Nic się nie dzieje. Kolejny pokój. Nic. Tu, aha! No faktycznie, bo te pokoiki są połączone ze sobą, tak jakby ktoś chciał mieszkać na przykład w pokoju 2 plus 2. Czyli... Wow, to jest sporo hajsu. Dobra, to wiecie co? Ja bym to zabrał ze sobą. A to? Ten hajsik, ten na pewno przyjął, ale... No właśnie, jest jeszcze on. I nie wiem, jak długo muszę przed nim uciekać. Na razie będę patrzył w jego stronę i po prostu biegnął tyłem. Ja jestem w ogóle pełen podziwu dla niektórych postaci w horrorach, które potrafią tak szybko biegać tyłem, szybciej niż wielu ludzi potrafi przodem. Wiecie co, już go chyba nie ma. A, jest! Ja już myślałem, że biegał w kółko jak idiota i ludzie pewnie sobie myślą, że jakieś taśpady pewnie. A to tylko ja, we własnej osobie, biegnę z potworem wokół samochodu i nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Już go nie ma? Dobra, skończyła się nasza dyskoteka mała. Jason tu był! Okej! To ja może lepiej Jasonowi nie będę przeszkadzał. Lepiej nie przeszkadzać Jasonowi. To jest... kolejna... zwykła łazienka. Nawet nie wiem gdzie. Aha. Czyli za każdym razem, jak on będzie tutaj chodził, to ja muszę grzecznie otwierać te drzwi. Wiecie co? Tak chyba... będzie. Dlatego... ostatnie drzwi. Główne klucze. Idziemy do biura. Powinno się udać i bez problemu tam dotrzeć. Pyk! I jesteśmy. Coś jeszcze dla mnie ważnego tu jest? Komputer. O kurczę, taki kiedyś moja babcia miała. Mam takie zdjęcie, muszę wam kiedyś na Instagrama je wrzucić, koniecznie wpadnijcie. To je zobaczycie. Zadzwońmy po gliny. Pomocy! Jestem w King's Comfort Motel. I ktoś próbuje zabić wszystkich. A czy skąd wiesz, że wszystkich? Na moje na razie chce zabić tylko mnie. Tam coś się stało? O! Dostałem strzelbę. Tylko wiecie co? Nie pokazałem wam tego w ostatnim filmie, ale gdy próbowałem zabić wnuka Grani, to okazało się, że miałem kapiszony.
koleś, z tego co widzę, próbuje mnie dorwać. Ja mam 4 minuty na to, żeby przetrwać. I pytanie, czy ja mam go zabić, czy nie? Czy po prostu biegać sobie w kółko, mając nadzieję, że nic się nie stanie? Ha. Dlatego właśnie nie chciałem strzelać, bo nigdy nie wiadomo, co się stało. O, jest Jon. Próbowałem uciec stąd, wiecie, tak chciałem wejść w trawę i myślę, że to już gdzieś, ale on mnie goni. Ucieczka przed nim jest zbyt prosta, wiecie co, ja bym się nawet dał raz dźgnąć, żeby miał radochy. No ale 3 minuty ucieczki to nie jest takie... A on jest wkurzony. On chyba co jakiś czas musi naprawdę zrobić sobie przerwę. A wiecie co, koniec tego. Ej, ja nie mogę strzelać. Nie mogę strzelać! Chyba nie mam nabojów. Tak czułem, tak kliknąłem lewy przycisk myszy dla testu. I nie działa. Prawy też? O, prawy działa. Prosto w serducho dostał. Okej. Czyli mam chwilę czasu na to, by sprawdzić wszystko i znając życie, policja zaraz wpadnie i powie: ej, nie widzieliśmy żadnego potwora. Ty jesteś winny. Czy ja dobrze widzę, czy to są plemniki? Nie chcę korzystać z tej dziwnej maszyny. No lepiej nie być na razie na zamkniętej przestrzeni, ale chyba policja przyjechała. Halo, tu jestem, halo. Przyjechali. Przetrwałeś. No to dobrze, chyba się tym razem udało. Chwilowo, jeszcze jakąś kascenkę zaliczymy. No gra przyznam taka ciekawa, miała więcej potencjału według mnie, no chyba, że tu jakiś kod byłby podany, żeby przejść to wszystko jeszcze raz. Jakaś waga. A to znając życie nasza znajoma. Muszę zagrać tą drugą grę, bo to jest to, co następuje po poprzedniej grze. I trzeba będzie zobaczyć, o co chodzi w całej fabule. Może tam był kod podany w poprzedniej grze? O kurczę, to byłby zbieg okoliczności. No ale to jest nasza znajoma. A to są napisy końcowe, więc... Ale jest szansa, że w tych telewizorkach też coś mogło być. Kurczę, no... Ja się skupiłem głównie na tym antagoniście, a jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że gra miała coś więcej do zaoferowania. No, nie chcę się aż tak zagłębiać to wszystko, bo może się okazać, że nic nie ma. W każdym razie, jeżeli wam się podobało, to dajcie dać kibicowską łapeczką w górę albo w komentarzach pod filmem i... Coś się zmieniło. Ja tu jestem! Teraz jestem potworem? O cholera. Tego się nie spodziewałem. To było dziwne. No dobra. To po zobaczenia kolejnym razem i cześć. Osoby, które oglądały do samego końca, mają przynajmniej fajnego easter egga. Nie spodziewałem się.